Miłomłyn to piękne mazurskie miasteczko leżące nad kanałem Elbląskim. Prawa miejskie nadano mu jeszcze w 1335 roku. Niestety w 1945 roku ówczesne władze wydały decyzję, na mocy której stracił swój status. Pełnię praw miejskich odzyskał dopiero w 1998 roku. Od tego czasu na terenie gminy zrealizowano niemal 165 inwestycji o wartości blisko 80 milionów złotych. Dzisiaj Miłomłyn posiada status obszaru ochrony uzdrowiskowej i jest ważnym punktem na mapie Warmii i Mazur. Odzyskaliśmy 25 lat temu utracone prawa miejskie. No od tego czasu trochę się zmieniło. Staramy się teraz w tym rozdaniu 40 milionów pozyskać na rozwój Miłomłyna. Nam jest potrzebny strategiczny inwestor, który pobuduje uzdrowisko. Jest to święto miasta. Liczymy na to, że będzie to święto wszystkich mieszkańców. Jesteśmy dumni z tego, że mieszkamy w Miłomłynie. Liczymy na to, że będzie nam się działo tu coraz lepiej. Liczymy na dalszy rozwój. Aby uczcić 25-lecie przywrócenia praw miejskich, w Miłomłynie zorganizowana została uroczysta sesja Rady Miasta. W jej trakcie wspomniano o wyjątkowej historii miasta, a także podziękowano najbardziej zasłużonym mieszkańcom i urzędnikom dawnego i obecnego Miłomłyna. Przed tym 25 laty było tak, że właściwie to władza centralna decydowała o tym, co będzie w danej gminie. Od 90 roku, kiedy powstał samorząd terytorialny, to właśnie my wzięliśmy sprawę w swoje ręce i byliśmy absolutnie w 100% odpowiedzialni za to, jak dana gmina, dane miasto będzie się rozwijało. Dużo zrobiliśmy rzeczy, a przede wszystkim opracowaliśmy strategię rozwoju miasta i gminy, która umożliwiła pozyskiwanie środków. No i potem różne fajne rzeczy się działy. Ja wykonywałam swoją pracę na tym stanowisku z wielkim zaangażowaniem. Ważnym elementem uroczystości związanej z 25-leciem odzyskania praw miejskich w Miłomłynie było posadzenie pamiątkowych 25 drzew. Akcja nie tylko upamiętni minione wydarzenia, ale również uhonoruje najbardziej zasłużonych członków społeczności. W ramach obchodów 25-lecia odzyskania praw miejskich zorganizowano szereg wydarzeń towarzyszących. Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego Miłomłyn – Miasto moimi oczami, wystawę prac malarskich studentów z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, turnieje wędkarski i piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn, uroczystą zbiórkę strażaków i przekazanie samochodu dla OSP Bynowo, akcję Zdrowe Lato, wystawę gołębi, a także że najbardziej oczekiwany moment, czyli koncerty zespołów TKM, Wac to ja, Matt Lane i Bro Next Level. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv